Więc witam Was z Tico Roblox i dzisiaj będziemy kupować BMW za prezenty, które uzbierałem na tym evencie świątecznym. Nie pokazywałem tego całego eventu, więc tylko Wam pokażę, już na pewno wszyscy wiecie jak to ogólnie wygląda, ale ogólnie tak to wygląda, że to jest wszystko w Malachowie, taki tunelek. No i tak to wygląda, a BMW, otóż tak wygląda. Naprawdę mi się pięknie, bardzo mi się ona podoba. To co, no kupujemy 425, ja mam 426, bye. No i mamy. BMW jest dealership, więc powiedzieć sobie, to partniemy się do Sławna. I tu ją sobie przetestujemy takie zwanie. Weźmiemy sobie kolor, wiadomo, biały, bo to jest taki ładny, mi się podoba akurat. No, i co, mamy ją w końcu. No, dźwięk ma fajny, światła również. Ale zapalimy sobie dzienne. Włączymy sobie to. No i ruszamy pierwszy raz. Pojedziemy sobie w prawo. Ogólnie no to fajnie mi się w nią jeździ, światełka są. Jak tak na pierwszy rzut oka, no to pojazd fajny, mały, niezbyt duży. A pewno lata bokiem, jedziemy teraz sobie na to rondo. No ale tutaj wiadomo, lud jest, więc nie pojedziemy na rondo. No, co ja mam powiedzieć, no BMW ogólnie no to szybko ogólnie dobiera prędkość. Już sobie przyhamujemy, bo tam już jest, wiecie, rondo za chwilkę. Małe, zgrabne autko, że mogłoby być... Znaczy wiadomo, oni zrobili to... Czekajcie, wyłączę to i to. No, teraz to aż lata. Czekajcie, wejdę na automatyczną skrzynię. No lata, nawet bez sprzęgła lata, więc... to jak mówię, bez zaręcznego. Dajemy sobie... Teraz ręcznym sobie polecimy. Znaczy nie, ręcznym w sumie psuje to wszystko. To tak ogólnie jest lepiej, więc... Pojedziemy sobie teraz na parking. Jej, czekajcie, wyłączę to wszystko, bo mi tu... Raz, nie wiem... Tu zostaniemy i zobaczymy jak ona wygląda ogólnie z zewnątrz. Już widziałem u niektórych osób jak to wygląda na jakichś eventach w PCD, bo dużo ludzi ją już ma. Wiadomo, że śnieg na samochodach w każdym jest. Co no, BMW naprawdę fajna mi się bardzo podoba wizualnie. W środek też ma fajny. Najlepszy z takich samochodów jako eventowych. Wiadomo, światło ma wszystkie, jakieś światłostopy na szybie i tak dalej. Akurat na lusterku nic nie ma, ani tu po boku, bo to jest tak ogólnie chyba nie ma. Światła z przodu, jak widzieliśmy na początku, też fajnie wyglądają, więc ogólnie no to jak na moją ocenę, recenzja taka jest moja, na moją ocenę dałbym 9 na 10. No bo w sumie nie wiem co mi tutaj nie pisać, ale coś bym tu poprawił, ale co to ja nie wiem, ale naprawdę nie wiem, coś bym poprawił po prostu. Dałbym to 10 na 10, ale jak już mówię, coś tu bym musiał poprawić. No to środka nie mam się tu doczepić, tylko że zazwyczaj to jest takie dziwne to. Ten sobie. Ale dobra, to jest taka mała... mało ważne. Ale tak samochodzik to jest fajny, więc moja ocena taka 9 na 10. Fajnie lata bokiem dla jakichś ten kto lubi driftować, no to fajnie, mu się to na pewno spodoba. Tylko że trzeba uzbierać. Ja to zbieram odkąd event był, aż do dzisiaj, do 23 grudnia, przepraszam. Już jutro Wigilia, więc wiecie.
No naprawdę fajnie. No, mam nadzieję, że będzie za niedługo jakiś event z toru wyścigowego. Chętnie tam się nią przejadę. Tylko no wiadomo, ja nie jestem jakiś. Nie umiem jakoś za bardzo driftować, bo ja się tym tak nie interesuję, ale głównie insygnią to umiem driftować, to nawet niektórzy potwierdzą. Na pewno będzie pytań, czy będę zbierał na Lotusa. Będę zbierał na Lotusa tą Omegę, tylko nie wiem jak to z czasem. Nie wiadomo jak, czy w ogóle mi wystarczy czasu, bo jeszcze 2 tygodnie jest. Ja no to auto zbierałem ile? No nawet, no w sumie nawet nie 10 dni. Postaram się wam to po prostu zbierać. Jeśli nie uzbieram, po prostu podam. Może poproszę Matiska, żeby wam nagrał, wtedy wam na społecznościowi, na społeczność napiszę wam, że Matizek nagrał film o Lotusie, bo na pewno szybciej będzie miał, bo już ma 300 prezentów prawie. Więc wiecie jak to będzie. No więc naprawdę samochodzik mi się podoba. Dobrze, więc ja już nie będę przedłużał, będę wam to ciągle pokazywał, bo już przed chwilą pokazywałem. Więc ja ogólnie się już z wami żegnam. Mordeczka, Tiroka.